Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mogę powiedzieć, że przybyłem tutaj do Was praktycznie prosto z Katowic. Po drodze jeszcze wczoraj kilka punktów odwiedziłem, kilka pięknych miejsc w Małopolsce. Dzisiaj również Małopolska zjechana, można powiedzieć, wszerz, od zachodu po wschód i teraz na Waszym pięknym Podkarpaciu. Ależ czułem wczoraj moc w Spodku, w Katowicach. Być może ktoś z Was też tam był. Czuliście tę moc? Ściany pękały. Czuję też taką moc tutaj, w Stalowej Woli, wśród Was. Bo ta droga, która jest, można powiedzieć, ostatnim etapem do zwycięstwa, musi nas doprowadzić do tego momentu 15 października, kiedy większość Polaków powie tak. To jest obóz polityczny, który naprawdę robił wszystko, żeby poprawić los zwykłych ludzi. Obóz Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczywiście, tak jak powiedział tutaj przed chwilą pan prezydent Lucjusz Nadbreżny, można powiedzieć, że są dwie wizje Polski. Jest polska wizja Jarosława Kaczyńskiego, Prawa i Sprawiedliwości. Ta wizja, która pomogła wyciągnąć Polskę z tego neoliberalnego dziadostwa Platformy Obywatelskiej. I jest niemiecka wizja Tuska. Tak w uproszczeniu trzeba na nią patrzeć. Niemiecka wizja Tuska. Wszystko najważniejsze, co robił w tamtych swoich czasach, w bardzo wielu aspektach, odpowiadało po prostu polityce niemieckiej. I to jest właśnie polityka, do której nie możemy powrócić. Nie chcemy powrócić. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj, no, od jutrzejszego dnia licząc, 11 dni do ciszy wyborczej. To jest moment, w którym chcę poprosić wszystkich Was. Pana, Ciebie, Panią, o maksymalną aktywność. Niech każdy z Was, tu wierzę, że są naprawdę ludzie zmobilizowani, ale proszę Was, żebyście wszyscy wykonali co najmniej kilka telefonów dziennie. Czasami minutowych, dwuminutowych. Jak się ktoś rozgada, to czasami trzeba dłużej, ale zróbcie to. Bardzo Was o to proszę, bo naszą największą szansą na zwycięstwo jest to, że przez te najbliższe 11 dni dotrzemy do ludzi, że ten naród, który doświadczył czegoś nowego, doświadczył chyba w ostatnich 8 latach tego, że władza się troszczy, rząd się troszczy o nich, o zwykłego człowieka, o polską rodzinę, o dziecko, o dzieci, o młodych, 500+, o seniorów, trzynastki, czternastki, że tego wszystkiego doświadczyli. I naszą szansą jest przemówić do nich, zawołać do głębokiego narodu, tak, żeby się naród całkiem obudził. A naród się budzi, ja to czuję. Czujecie to? Tak jest. Widać to było też wczoraj po wszystkich spotkaniach dzisiejszych. Także to bardzo mocno odczuwałem. Ale szanowni Państwo, ja dzisiaj też przywiozłem tutaj ze sobą pewną teczkę. Chcę Wam pokazać pewne części tej teczki. To jest teczka Tuska. Teczka, w której zawarte są dowody, dokumenty na to wszystko, o czym oni chcieliby zapomnieć, ale także dowody tego, co robią dzisiaj, w ostatnich dniach, w ostatnich kilku dniach. Szanowni Państwo, zacznę od dwóch tematów. Bardzo aktualny pierwszy temat tutaj w Stalowej Woli. Kilkanaście miesięcy temu rozmawiałem z przedstawicielami załogi. Był
w Warszawie pan prezydent Nadbrzeżny, rozmawialiśmy o hucie Stalowa Wola. I jako pierwszą planszę chcę pokazać wielką wyprzedaż Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo, tutaj jest lista przedsiębiorstw, które poszły pod młotek całkowicie lub częściowo w czasach Tuska. To setki tysięcy miejsc pracy zagrożone, wyprzedane, rozsprzedane. To właśnie między innymi stąd brak troski o ludzi pracy, o miejsca pracy. Stąd wynikało to dramatyczne, tragiczne bezrobocie w czasach Tuska. Ale powiedziałem, że mocne odniesienie ma to również do sytuacji huty Stalowa Wola, bo paręnaście miesięcy temu rozmawialiśmy o tym, jak kawałki Stalowej Woli były rozsprzedawane przez Platformę Obywatelską. I posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli wtedy u mnie, rozmawialiśmy o tym. Jest tutaj pan minister Rafał Weber, jest pan poseł Krzysztof Sobolewski. Może nie wszystkich na razie dostrzegłem, ale poproszę ich wszystkich potem tutaj do mnie na scenę, także ich zobaczycie. Powiedzieli tak. Huta Stalowa Wola ze swoimi wspaniałymi tradycjami nie może być montownią chińskich koparek. I obiecałem wtedy, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby odzyskać tę część dla huty Stalowa Wola. Dla polskiej huty Stalowa Wola. I to się udało. Odkręciliśmy, zrepolonizowaliśmy część tego, co rozsprzedali ci z Platformy Obywatelskiej. I dziś tam, mam nadzieję, na chwilę podjedziemy, jeśli będzie taka możliwość. Popatrzymy na te hale produkcyjne i złożymy po raz kolejny obietnicę i potwierdzenie naszej wiarygodności, że to, co obiecaliśmy, to się stało faktem. I druga plansza z tej teczki, tam jest wiele dokumentów, to wyższy wiek emerytalny i to wszystko, co, szanowni państwo, świadczy o tym, jak Donald Tusk nie liczył się z głosem ludzi. Otóż w 2012 roku Solidarność zaczęła zbierać podpisy przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. I wtedy, mimo że miliony Polaków wyraziły swoją opinię, wcześniej można powiedzieć, że nie było to do końca jasne, ale wtedy, w 2012 roku, wszyscy wyrazili swoją opinię. Wielu Polaków. Tusk jednak posłuchał jednej osoby, a konkretnie Niemki, a konkretnie Angeli Merkel. Bo ona mu doradzała podczas rozmowy, żeby podniósł ten wiek emerytalny. I on jej posłuchał. I to jest, szanowni państwo, dowód na to, że w referendum musimy pójść i odpowiedzieć jednoznacznie, czy jest zgoda Polaków na podniesienie wieku emerytalnego. Nie! Tak jest. Przy okazji, ponieważ mówiłem o wyprzedaży, zapytam, czy jest zgoda Polaków na wyprzedaż majątku narodowego. Nie! Tak jest. I ten krzyk, to wołanie na pewno będzie usłyszane w całej Polsce, ale aby było usłyszane szerzej, musimy tłumnie pójść do wyborów i głosować w referendum. Ale kwestia emerytalna to jeszcze jeden aspekt, jedna sprawa, która również bardzo wiąże się ze Stalową Wolą. Szanowni państwo, parę miesięcy temu razem z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, razem z panem przewodniczącym Piotrem Dudą, byliśmy tutaj w Stalowej Woli i obiecaliśmy realizację jednego z postulatów Solidarności, tego jeszcze pochodzącego z lat 1980-81, a mianowicie emerytury stażowe. I dotrzymaliśmy słowa.
Przedstawiliśmy to jako część naszego programu i zaraz po wyborach, oby zwycięskich, będziemy realizować program emerytur stażowych. Tak jak zapowiedzieliśmy, tu w Stalowej Woli. To jest program solidarności. Tak jak wielu z Państwa tutaj jest na pewno ludźmi solidarności. Ale szanowni Państwo, powiedziałem także wczoraj i rozwinę tę myśl, że ten wybór, który jest przed nami, to nie tylko wybór dotyczący tego, jaka będzie Polska. Nie tylko taki wybór, który odpowiada na pytanie, czyja będzie Polska. Ale to jest wybór jeszcze głębszy, jeszcze ważniejszy. Czy będzie Polska? Na takie pytanie musimy sobie odpowiedzieć. I chcę to teraz trochę rozwinąć. Otóż, drodzy Państwo, musicie wiedzieć, że w tych dniach, dosłownie w tych dniach, procedowane są propozycje zmian traktatów w Unii Europejskiej, za którymi głosuje Platforma Obywatelska. Głosują posłowie Tuska. Takie propozycje, które de facto prowadzą, i jest to zawarte w tamtych deklaracjach, do likwidacji państw narodowych, do centralizacji podejmowania decyzji w imieniu Polaków gdzieś tam w Brukseli, czyli tak naprawdę przez Berlin, bo z Berlina w dużym stopniu zarządzają Brukselą. Taka jest rzeczywistość unijna. Musicie o tym Państwo wiedzieć. Tak rzeczywiście wygląda proces podejmowania decyzji. Ale część kompetencji, znaczna część, na przykład podatkowe. Obniżyliśmy podatki dla ludzi pracy z 18% na 12%. Kwota wolna 30 tysięcy. 10 razy większa niż w czasie Platformy Obywatelskiej. A oni podnieśli, wiecie o ile? O 2 złote. Ta kompetencja podatkowa przestanie być kompetencją naszą, polską. Według nowych projektów Platformy Obywatelskiej, która głosuje za zmianami traktatowymi, te zmiany idą bardzo głęboko. Te zmiany idą w kierunku tak naprawdę rezygnacji z państw narodowych. Wtedy rzeczywiście rządzący będą słuchać następnej Angeli Merkel, żeby zrobić to, co oni będą nam kazali. Czy zgadzamy się na takie podejście? No właśnie, szanowni Państwo, i dlatego jak mówię, że stawka w tej sprawie, w tych wyborach jest najwyższa, to mam również na myśli. Istnienie państw suwerennych, państw narodowych. Będę jeszcze w dalszej części tych kolejnych 11 dni rozwijał tę myśl, ale tutaj chcę Wam powiedzieć o tych negocjacjach 12 października. Bądźcie czujni. Uważajcie na to 12 października, na 3 dni przed wyborami. Komisja Konstytucyjna Parlamentu Europejskiego ma głosować za przyjęciem tych zmian, tych, o których Wam teraz mówię, zmian traktatowych. Strzeżcie się tych zmian. Bardzo Was proszę wszyscy, drodzy rodacy, bądźcie czujni, bo ten syreni śpiew do muzyki, którą suflują nam z Moskwy i z Berlina, może nas uśpić. I nie możemy sobie na to pozwolić, bo sprawa jest śmiertelnie poważna. Wyobraźcie sobie na moment, że w 15 roku nie wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Wyobraźcie sobie to. Nie ma 13, 14 emerytur, nie ma obniżki podatku, nie ma emerytury bez podatku do 2,5 tysiąca złotych, nie ma 500+, za chwilę 800+, nie ma wyprawki, nie ma poprawy jakości polskiej armii. Jednostki są dalej zwijane. Posterunki policji są dalej zamykane. Tutaj w okolicy Stalowej Woli zamknięto 5 czy 6 posterunków policji. Drodzy Państwo, ja mogę to rozwijać. Nie ma budowanych dróg powiatowych, gminnych, albo są 10 razy mniej, wolniej budowane niż w naszych czasach. Drodzy rodacy, oni chcą, aby te złe emocje,
ten hejt, ta nienawiść przykryła te dobre emocje, to, co udało się zrobić. Symbolem tego jest te 262 miliardy złotych, o których mówię, że zostały stracone przez rząd Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo, mówię o tym głośno. Miałem nadzieję na to, że złożą pozew w trybie wyborczym. No ale boją się, czyli potwierdzają to, że rozkradli oni sami, bądź pozwolili na rozkradzenie przez swoją niefrasobliwość, nonszalancję, głupotę, ale także sami oni, niektórzy sprzeniewierzyli te środki. Gigantyczne środki. Można by pobudować więcej autostrad niż dzisiaj wszystkie razem wzięte w Polsce zostały już pobudowane. Wyobraźcie sobie tą gigantyczną stratę, którą ponosiliśmy wtedy. I oni z powrotem chcą wrócić do władzy, żeby ci cwaniacy z zagranicy wykorzystywali was. Żeby państwo było silne dla słabych, dla ludzi pracy, dla seniorów, silne wobec nich, narzucające swoją wolę, a słabe, bezsilne wobec mafii VAT-owskich, wobec złodziei, wobec zagranicy, której się oni bali i kłaniali w pas. Ta Polska nie może wrócić.